Ksiądz Mirosław Antosiuk, proboszcz parafii prawosławnej w najstarszym mieście naszej Polski, w Kaliszu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cerkiew w Kaliszu jest historycznie bardzo, bardzo bogata. Parafię do życia powołali Grecy, Macedończycy, którzy w dwojaki sposób znaleźli się tu na terenach miasta Kalisza. Jedni uciekali przed najazdem tureckim, drudzy zajmowali się kupiectwem, a jak wiemy, przez Kalisz prowadził szlak bursztynowy łączący Morze Śródziemne z Morzem Bałtyckim. 17 rodzin, które tu się osiedliły na terenie miasta Kalisza i jego okolic, powołały do życia parafię prawosławną. Historia była i radosna, i była bolesna. Jednakoż faktem takim, który trzeba podkreślić, jest to, że w okresie międzywojennym jedną świątynię zburzono, ale i odbudowano w tym samym okresie. Ta świątynia, w której się znajdujemy dzisiaj, pochodzi z lat 1929-31. Ona szybko została wybudowana z gruzów rozbieranej świątyni i to jest ewenement, jeśli chodzi o historię państwa polskiego, gdzie nie budowano kościołów w okresie międzywojennym, a tu mało, że burzono i odbudowano świątynię prawosławną na potrzeby wyznawców prawosławia, pomijając w tym jakiekolwiek narodowości. Świątynia ta, w której się znajdujemy, jak i tamta nieistniejąca, są pod tym samym wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Szanowni Państwo, Kościół prawosławny jest przed okresem Bożego Narodzenia. Święta są rodzinne, święta są ciepłe. I radość przede wszystkim z tego, że narodził się nam Chrystus. W Kościele prawosławnym przestrzegamy srogo dnia wigilijnego. Można powiedzieć, nie spożywamy żadnych posiłków, jak i również nie pijemy wody nawet. Staramy się pościć i czekać pierwszej gwiazdki i skosztować tego wszystkiego potraw postnych, które będą postawione na stole wigilijnym. Nie ma u nas lekko, może każdy się stara, żeby do tej gwiazdki doczekać, nie spożywając żadnych pokarmów i nie pić żadnych napojów. Ja z tego miejsca pragnę złożyć życzenia świąteczne, Bożego błogosławieństwa, przede wszystkim zdrowia, radości i żeby nowonarodzony Jezus Chrystus był zawsze w naszych sercach, żeby mógł znaleźć swoje miejsce w naszych sercach, a my, żebyśmy Go przyjmowali do naszych serc. I jak również na nadchodzący nowy 2018 rok też życzę wszystkiego dobrego. Niech Bóg ma nas w swojej opiece.
Święty Boże, Ojcze mój, grzesznych,